Witajcie ludzie z tej strony, którzy ze mną jest. Cake tym No razem. właśnie. I mamy challenge wyjątkowo właśnie od użytkownika. Mógłbyś przeczytać, kto to był? Użytkownik o niku LOLXD LOL 511. Dlatego właśnie Cake'owi zleciłem czytanie tego. To nie był dosyć. To nie trudny, było typowe imię, tylko właśnie trzeba było kombinować, jak to przeczytać. I zobaczycie, co się dzieje na ekranie, tak więc zaczynamy za 3, 2, 1, start! Nie możemy oczywiście tisów używać, ścigamy się jak najszybciej do bossa, więc itemy my możemy od razu olewać, podnosimy, możemy podnosić proste rzeczy. I trinkety, trinkety staramy się unikać. No nie? Mhm. I health upy można, okej. Okay. Trafiłem za pierwszym razem za pierwszym pokojem do bossa. Taki fajny, tak jak ty miałeś ostatnio. Po drugiej stronie jestem. Oj, dude! Tym. Drugi raz od razu obok bossa. O co chodzi? Już mogę oszukujesz. Użyć. A. No, tu może będzie taki sposób. Nie, nawet dobrze to idzie. Jest health up. Tylko strasznie łatwo o damage. Ja ostro tu dostaję. Trzeba ostrożnie. I nie możemy rolować, żeby ktoś tutaj nie myślał, że mogłem range up coś zmienić na health upa. Po prostu tylko używamy jednej ręki do grania. O, Jesus! Ja tu szybko zginę. A. I super, bo ja poziomu drugiego wzięliśmy tylko dlatego, że się fajnie uśmiecha. Żeby nie było. Żeby był taki... O, Jesus! Battle Grace. Zadowolony. Taki przyjazny dla wszystkich challenge. To może częściej muszę Forever Alone używać, żeby było bezpieczniej. No, on ma dobry damage. Tak ci dobra, powiem. To jest załatwione i... W końcu jakieś serduszko dla mnie. O, to jest, jest dobra boss. Wiadomość. I znowu trzeciego bossa już będę miał. Już? Ja dopiero drugiego. Gdzie ci się tak spieszy? No, nie wiem, to gdzie jakieś wyszło. Diabeł się cieszy. Jedną rękę, czyli nie mogę bomby rozwalić. Muszę Pestilence zamówić, żeby mi tu strzelił. Tu Power Rangers. Dobra, tak. Będzie załatwione. Nie. A Pestilence to będzie tragedia, bo on mi tu strzela zaraz, jak do niego podejdę. Jak to za coś zrobić? Dobra, właśnie tak. Jesus, jak do niego podejść? Jakoś bezpiecznie. Nie wiem, czy w ogóle ukończymy ten challenge, no ale... To będzie challenge, kto dojdzie dalej, jeżeli na przykład zginę, załóżmy optymistycznie, w Devsach dwójce przy matce. I Cake właśnie będzie jakby w tyle. Połubie. To kontynuujemy do 25 minut wtedy. Mhm. Od razu tak ustalmy. I kto dojdzie dalej? Ja mogę od razu zestartować, będę musiał szybko sobie dodać itemy i cisnę dalej. Być może mi się uda speedrunować i podgonię. Oby nie. Oby nie. O! Zielone typki na pół metra też potrafią strzelać zielonymi kulkami. Oj, potrafią, potrafią. Niestety o tym się przekonałem. Ale sobie troszkę szybko dostałem z powrotem. No, więc tragedii nie ma. Zabijcie ich. Dobrze, zobaczymy jeszcze co tu jest. Dwie skrzyneczki. Trój bomba i kot. Ten jest naprawdę przyzwoity. No, i też się zdziwiłem na początku, jak bossa mi zjadły w pół sekundy. No, Diuka mi tak zwaliła. U mnie tak samo. Oj! Przy tych typkach to będzie tragedia. Ale jakoś poszło na szczęście. I za chwilę te serduszka dostaję, to jest fajnie. No, przydałoby się więcej health upów na wszelki wypadek. Ajajaj. Moglibyśmy sobie dać trinket, który zwiększa drop serduszek. Ale to już za późno. Nie będzie tak łatwo. Mam 3 serduszka i pakuję się do... Hollow. No, poczekaj. Poczekaj na mnie. Spokojnie. Mam głupi pokój. Będę go chyba tylko flyami, a tylko nie będę za bardzo podchodził. 4 muszki. Obok siebie. Wybuchające. A, to jak wybuchające to tragedia, troszkę suicide. No muszę. A musisz jak najwięcej rozwalić za jednym razem po prostu. Znaczy one wybuchają, to są te czerwone, więc jeszcze gorzej. A, okej. Okay. Czyli nie przekombinujesz. Nie, dobra, wlazłem w nie. Dobra, ile masz czerwonych serduszek? 4. Okej, okay, czyli tak samo u mnie. Ej. Głupi pip. Myślałem, że ej, chciałem żebyś miał mniej. Nie. Tak akurat powiedziałeś, więc... Co nie, mogę sobie pomyśleć? Pip jest niedobry. Ej, no czemu mi po całym... O, słuchaj, za pierwszego znalazłem, bardzo fajnie. Dałem małe bombki, tylko...
Dobra, ustaliliśmy teraz, że używamy jednej ręki, czyli Tinted Rock nie mogę sobie odwalić, jeżeli nie ma żadnej pomocy. Przecież podtrzymasz bombę. A no przecież, a nie to ten. Myślałem, że przez jedną rękę rozumiesz AWSD i tyle. Nie, bomby to. Znaczy bomb może nie używajmy do tego. Do pokonywania. Do walki. Albo do unikania pokoju. Też nie. To ustaliliśmy już chwilkę temu, że tak nie robimy. Mhm. Dobra, jak na razie minęło 5 minut. Byłem ciekawy, jak nam idzie. Dobrze. A. O, pierwszy dead end dzisiaj znalazłem. Dead end. Jeżeli ktoś nie zrozumiał, bo szybko powiedziałem strasznie. Szybko. Nie. 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 O, kolejny dead end. O, Jesus. Już kolejną czwóreczkę gridów spotkałem, wiesz? Bardzo przyjazną. Na pewno. I co dziwne, nie dostałem damage'u. Co dziwne. Wow. That skill. Aj, te głupie gry. No ej! Opis TNT na środku oczywiście nie mogę sobie pomóc. Nie ma tak fajnie. Nie ma tak fajnie. O, spajki. No, muszka zabij ich. Jest szansa na jakiegoś Soul Hearta. No właśnie, w sklepiku. Może tu wyżej będzie boss. Nie? To tylko maski, ale fajnie. No, dawaj serduszko. Dawaj serduszka. Nawet widać, że z tymi maskami poszło. Dało mi pająki, a nie serduszko. Prawo raczej nie będzie bossa, ale jest po drodze, więc sprawdzimy. O. Ty się tam tak nie spiesz, bo ja dopiero katakumby numer 2. To tylko flory do tyłu jesteś, to i tak nie jest źle. Nie, z większej przewagi ten, albo ja, albo ty. Potrafiliśmy robić comeback. No, jeszcze się okaże, czy tak się uda tym razem. Mam ostatnią odnogę, jakby co do sprawdzenia. No to dużo opcji nie masz. O Jezu, jaki beznadziejny pokój. Gdzie będzie? Może w tej ostatniej odnodze? Nie. No, muszki do boju. Fistula, to może być... A nie, nie jest tak źle, to naprawdę świetny damage. Jak przy mam snajpie, że możemy stanąć i nie ma problemu, że nawet po rozwaleniu te jabłaszki nas dogonią. Lepiej to drapież na muszka. Z matkami znowu mam. Powiem ci, że nawet te strzelanie na cztery strony masek nie jest taki straszny, ponieważ mamy dobry defensive. Hej! Głupi zielony jakiś knajek. Chodź tu. Zobaczmy, co jest w sklepie. No oczywiście, że grid. Dobra. Nie? No. Pajączki też nie są ten po strachem. Jesus Juice zostawiamy w spokoju. Serduszka mi się kończą. Jakiś health up by się przydał. Jest kluczyk. Oj, i teraz będą wybuchające te muszki. Jaski. Będę musiał. Muszki. Bo mam tych typów, co się rozdrabniają na mniejsze muszki, a na końcu są całkiem wybuchające. Rozumiem. To będzie tego. A ja mam chustka. Muszę niebieską muszką namierzać tu, ale nie ma tak łatwo niestety. No, nie było. Oj! Tak, już by mi eksplodowały na mnie. Muszki brać ich. A ostatnio spróbujemy. Jest health up. Dobrze. Ostatnio spróbujemy tak sztucznie bardziej. Aj, nie zdążyłem. A. Chwilkę to wymęczymy, ale nie chcę aż tyle życia tracić. Dobra, załatwione. I znowu taki sam pokój. Rozwalę to na szybko. Stracę trochę życia, ale trzeba speedrunować. Gdzie jest boss? O, wezmę sobie pociął głowę. Znaczy nie będę jej używał, ale... Ja znalazłem item. Się przyda. Ja znalazłem sklep. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę wcześniej, ale mamy właśnie... Dodaliśmy do pomysłu... Tego użytkownika, ale nie umiem powtórzyć. LOL XD LOL 511. No właśnie. Gap is hairball, żeby było śmieszniej. W sumie nic to nie daje, ale... Ale jest śmieszniej. Aj, mogłem to uniknąć. Głupie na plus spajki wbiłem. Jak już był pokój oczyszczony po prostu, wiesz? Ja a może mogę zabrać, mogę popatrzeć, że są hearty. Szybko, daj coś. Jak tam flow u ciebie? Depth 1.
To jestem z przodu, szukam, jeden. Szukam bossa, ale... Na razie słabo. Damage upgrade jakby mi nic nie dał. Taktyka na szybko coraz mniej się sprawdza niestety. No szybko, zanim to się podniesie. Już ja pół serduszek nie dostaję w ogóle. Dobrze dla mnie. Ale nie dla... Nie, fuck, już tylko dwa serduszka mam. Będzie tragedia. U mnie 5, także nie jest źle. Jeszcze mam jedno na ziemi. I będę wbijał jedno serduszko. Ale zabiłem teraz, okej. Okay. Będę musiał z jednym serduszkiem pokonać matkę. Easy. A najpierw czabi, dobra. Dobra, pakujemy się. Najwyżej będę super doganiał. Zobaczymy. Z tym cheatem, który też spróbuję użyć. A ja jest typek, który może mi zepsuć tą taktykę. Taki dwóch czerwonych typów się zespełniło. Ojej. Takie coś strzelają. O Jezu, jaki beznadziejny pokój. A, nie było tak źle. A, i zginąłem! Zginąłem! Szybko, startujemy! Teraz muszę tylko przejść matkę i będę na prowadzeniu. O Jesus. I nie pamiętam co to było. Ale sobie przypomnę jakoś. Ajajaj. Było... Guardian Angel. Tak, było. Była... jedno niżej. Distant Admiration. Tak, ja też nie powiedział, bo tego nie sobie, tego bym nie przypomniał sobie. O Jezu, Monstro 2. Forever Alone. Też. Jeszcze dwa razy Cube of Meat. I... Sacrificial Knife. A, dobra. Podniosłem range up, ale i tak mi nic nie da, więc... Okej. Okay. Zginąłeś? Nie. Damn. Tak bardzo się cieszyłem. Nie jestem takim nudem jak ty. Nie, po prostu to nie zagrałem taktycznie. No nic, masz jeszcze szansę. O Jezus. Małe. Ale znalazłem Soul Hearta na start. Ja właśnie jednego straciłem. Nie dawałeś mi tutaj żadnego speeda? Nie. Nie. Właśnie wydawało mi się wyjątkowo, tylko latanie. Że wolno byłem. A dziłkę trafiłem na start. Health up się przyda na pewno w przyszłości. I gonimy Keiko, mam jeszcze 13 minut. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie mogę nic zrobić. Ginąłeś? Nie, straciłem serduszko. Ile masz? 4 tylko. To dużo masz, strasznie dobrze się trzymasz. No to dobrze. No to ja nie mówię, że to źle, tylko mówię, że... O, znalazłem matkę. Hades Horseman, muszę go na szybko rozwalić niestety. Idź sobie masko, ja to ci zabiję serce. I jeszcze Tinted Rock. Wiem, że tam byłem pewny, że tylko jedno serduszko straciłem, a nie półtora, więc troszkę z nami mam 3,5 zamiast 4. Nie wiem, czy iść szukać serduszka, a, dobra, czy... już załatwione. A to czy ja iść na matkę już. Ile masz? Mam 4 serduszka, jednego Soul Hearta. Mam jeszcze... A to ja bym spokojnie się rzucał, poważnie. Mam jeszcze miejsce na jedno serduszko. Ja bym się spokojnie rzucił na matkę, poważnie. A, pewnie też padnę. Coś ty. Dobra, do boju. Ja bym to wygrał, bo już strasznie mało mi brakowało, gdyby nie czerwone typki dwa. Czerwona mnie matka. Ścigały, wiesz? O. To dobrze. Bardzo dobrze, w sekundę ją pokonałem. No właśnie. Jeee, jestem na prowadzeniu. Yes. Jest na ostrym prowadzeniu teraz Cake, niestety. Yes. Teraz mogę się tylko modlić, że z bossami mi się uda. Mogę się modlić, że będę miał szybko bossów. Niestety teraz trafiłem dead end, więc raczej nie. Ewentualnie Cake zginie za kilka pokoi. Lepiej zobacz ile czasu zostało. Jest dopiero 13 minut i 40 sekund. Tak, myślałem, że już dłużej. Coś tam. Golden Key. Ale beznadziejny pokój. No mam czerwonego typa, który mi tu będzie eksplodował. Nie, nie ma co backtrackować. Ciśniemy dalej. Ej no głupi ty. Ty głupia chodząca kupą mięcha. Nie, karta, nic mi nie da. Dobra, już trzeci boss. Grypi. Tak, bardzo chce... ciekawe u Grypiego. Ktoś chce szybki. O, znalazłem bossa następnego. Ej no, co? Co?
Zginąłeś. Nie, ale dostałem niesprawiedliwego hita. Takiego niesprawiedliwego... Ciekawe, sobie rolowałem, ale jakby po rolowaniu health mi wyskoczył, to bym nie mógł go podnieść. Więc... Spoko luz. O, świetnie, serduszko. No, co jest? Teraz chmara wkurzających ludzi. Posiadających małe czaby na wyposażeniu. Soulhead jak najchętniej wezmę. I strzelamy, że boss będzie po lewej. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda troszkę szybciej go znaleźć. Powiem wam, warto było tu damage dostać, chociaż pewnie mogłem tego uniknąć. O, health up. I kolejny boss już jest. Ja schodzę do Womb 2. A nawet Utero 2. Gdzie jest boss? Fuck. Ajej. No już dwa razy skumany, co aimuje idealnie na mnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ja, powiem wam, że warto było. Aj, szkoda, że Squeezy'ego nie mogę podnieść, byłyby dwa soulhearty, już się cieszyłem. A możesz w sumie podnieść. Nie mogę podnieść, to jest ten. Ucaliliśmy tylko health upy, poza tym już minąłem. No to daj, on ci daje serduszka i tak ci to drugie nic nie da. A wiesz, mogłeś to wcześniej powiedzieć. No to jakby się tu nie pospieszył. No ale health upy się umówiliśmy, nie? Ja myślę, że to jest health up. To jest tears up. No ale... W ogóle healtha nie podnosi. Ale daje serduszka. Już ten, Devsy jedynka. Loki. No, głupi musz, głupia muszka wybuchająca, nie? O. No, gin. Gin. O Jezu, teraz dwie wybuchające. W końcu healtha. I gonimy dalej. Nie ważne, że tam serduszko z tyłu zostawiłem. Gonimy. Gonimy. No, no zabij tę głupią muchę. Tu akurat nie chcę za dużo serduszek stracić, więc... Bardziej defensywnie gram niż wcześniej. No głupie te muchy są, no. Jak te muchy cię mogą bić? Mnie w ogóle ale nie zaatakowały. Ale te wybuchające. No są. A, okej. Okay. Denerwujące, żeby nie stracić życia. W tą stronę biegniesz, dobra. Potrzebuję jednego serduszka. Oj. U mnie całkiem sporo serduszek na razie, to jest źle. 4,5, licząc połówkę Soulhearta. Ale chciałbym mieć więcej. Pil, którego sobie odpuszczę. I mini boss. Dammit. Oj, skubany pożyw to stronę. A Justice sobie użyję, bo to jest właśnie serduszko, które prosiłem wcześniej. Daj serduszko. I backtrackujemy niestety na Curse of the Darkness. W sumie to Curse of Darkness. Nie ma tam żadnego D. Dobra, trzeba iść dalej. Aj, białe muszki tu odgradziły mi dostęp. Gdzie jest boss? A jeszcze się trzymasz. To nie jest boss. Przynajmniej łatwy pokój. Aj, kolejny dead end. A do sklepu nawet się niepokoję, bo mógłbym znowu mini... Nie, nie mogę spotkać tam Grida, ale nie ma na to czasu. Jestem za bardzo w tyle. Nie, zostaw mnie. Mówisz, że Womb 2 dalej, czy już tak. Się dalej posunąłeś? Womb 2, ale szukam bossa. Ktoś czuje, że będzie tutaj. Jest, właśnie tu był. A, szkoda troszkę. Nie, żebym ci życzył źle, ale... ale życzę. Nie, żebym ci życzył źle, ale przegraj. Ale przegraj. No i wszystkie detendy jak na razie znalazłem. To był damage. Aj, biblioteka. O Jezu, ale serce będzie ciężko, bo się potwory respią. Tam gdzie stoisz. O demet. To będzie ciężko, naprawdę. Kurde, wlazłem w monstry. Jak jest serduszko, potrzebuję jeszcze jedno. No gdzie skaczesz? Na tym razem walka z matką pójdzie lepiej. Już jesteś u matki? Tak. Co? Jak?
No, załatwione, helfa. Poniesiemy sobie serduszka i jedziemy do łąb XL. To może być troszkę pojatowanie w tej sytuacji. No kurde. Zostaw mnie. Wnioskowy człowieku. Ojej. Nie. No zawsze nie. Trafiam na nie. Po prostu zawsze, więc sobie tutaj nawet odpuściłem już. Po sercu. Trzeba iść dalej. Oh Jesus. Coś czuję, że z Isaaciem już nie wygram. Mówisz? Mało serduszek. Ciężko będzie z nim. Ajajaj. Szające na cztery strony muszki. Też czerwone zresztą. Oj! Dajcie serduszko, bo koniecznie potrzebuję. Isaac, gdzie jesteś? Już drugą parę ten minibosów spotkałem. To źle? No, troszkę to zajmuje czasu. O Jezu, pokój i mam jedno serduszko. Pokój z pięcioma wybuchającymi pijawkami. O mam. Boże. Mam slota, więc zawsze jak na pół metra podchodzę, to tam jest szyna i znowu zginąłem. Znowu zginąłeś? Na łąb XL, dobra. Nie. Te w dwie minuty już nie ma szans dogonić. Tak więc ogłaszam oficjalnie, przegrałem mizernie ten raz. Yes! Jak daleko doszedłeś? Jestem w Cathedral, szukam Isaaca. To... Mój ekran będzie pusty, na razie patrzcie na Kejka, ma jeszcze 4 minuty, zobaczymy jak mu wyjdzie ostateczna walka. Sam jestem ciekawy po prostu, też oglądnę to. Coś czuję, że zginę. Przestań robić wybuchające muszki. Głupi. A powiem, że mi się to podobało strasznie, ten race. Stopę mogę wyłączyć. Tam, u was będzie się kręcił dalej. Szczerze mówiąc, nie musiałem wyłączać, ale myślę, że 4 minuty w Cathedral nie będziesz się kręcił. No Jezu, zaraz padnę, już mam pół serduszka. Podobał mi się strasznie ten challenge, niestety... Moja taktyka na agresywnego... tym razem nie zadziałała. Ale doszedłem dalej. Zdecydowanie dalej doszedłem. Też trzeba mieć dużego farta z drapami serduszek. Jakbyśmy mieli trinket Child's Heart, to byłyby większe szanse. Ewentualnie jakbyśmy sobie wzięli jeszcze Yam Head. No. Ale tego challenge'a już nie będziemy powtarzać, nie ma sensu. Może w następnym challenge'u ci się uda wygrać. Może. A może nie. Gdzie znalazłeś twój win streak jeden, tak? Czy już ostatnio tak. Też wygrałeś? Ostatnio ty wygrałeś. Już 15 tygodni się ścigamy. Coś czuję, że zaraz umrę. Mnóstwo pajączków na ekranie. Mogę zostawić ten stopę, ale trudno. Nie. No, chodź tu, to się zabijesz sam. Ty też tu chodź. Jest tam mikroskopijna szansa, że potrwa to więcej jak 25 minut, ale wiecie, to już jest po wyścigu, więc... Taka zasada już nie działa. Nie. O, a nie, to mi nic nie da, to serduszko. Wiem pół serduszka i się cieszę, że znalazłem następne pół. A po chwili... A, jestem w Cathedral, okej. Okay. Fuck. Szukaj Isaaca. No już ostatnia odnoga. Jak zwykle. W Cathedral to jest akurat prawie pewniak, że znajdziecie nie, wszystkie umarłem. Odnogi oprócz tej z bossem. Tak więc, tak widzicie, ja najdalej doszedłem do łomby bez pokonania serca matki. Cake do Cathedral, więc zdecydowanie tutaj wygrał. W końcu. Zachęcam do dodawania challenge. Pajączek, który się bardzo uśmiecha. Powiem szczerze, mamy już challenge wymyślony przez jednego z użytkowników na przyszły tydzień, ale bardzo chętnie bym posłuchał na przyszłe tygodnie. Poza tym chciałbym w soboty, gdy te zwykłe challenge, te standardowe 10 challenge się skończy, żebyście wymyślali takie, które by się nie nadawały na wyścigi. To bardzo chętnie też bym je robił sam. No i co, już nie przedłużam. Dzięki wielkie. A, już coś tam słyszałem, że chciałeś powiedzieć. Ja? Takie było... No to żegnajcie. Żegnajcie ludzie, siema.